zobaczmy teraz rzut wolny dla Legniczan. Dominguez wrzucił piłkę w pole karne. Tutaj jest pierwsza sytuacja podbramkowa, ale gdzieś ta piłka podbita przez któregoś z piłkarzy w białym stroju wychodzi na rzut rożny. Popatrzmy raz jeszcze, przepychał się Patryk Makuch i na pewno zważywszy na to, że Nowosądeczanie muszą wszystko grać na obcych boiskach, no to na pewno to nawet można użyć słowa, że to jest imponujący dorobek, ale teraz czy będzie imponująca akcja Miedzi? Jest strzał na bramkę Sandecji, ale jednak obroniony przez Dawida Pietrzkiewicza. Pole karne, jest znowu szansa dla Miedzianki, wycofana tutaj piłka, ale to uderzenie Karoliny wysoko, wysoko ponad bramką. Ze Stomilem w Olsztynie wrócił po 4 meczach przerwy. Ler, no ładnie to zrobił, ładnie pomyślał, chciał tam zagrać w uliczkę, natomiast jednak zabrakło odrobinę precyzji. Słońce świeci akurat nam tutaj w kamerę, co powoduje, że nie przeszkadza piłkarzem. To jest ważniejsze, strzał i gol! 1-0, Patryk Makuch tutaj się znalazł na 11 metrze. Wykończył to dobre podanie od kolegi. Maxim Dominguez znowu wybiera też prawą stronę, no taką bardziej ulubioną w tym meczu, chociaż znowu mogę powiedzieć, że przecież gol padł z lewej strony. Strzał sprzed linii pola karnego, ale obok słupka Walski. Do środka, tutaj zszedł Dikow, już do boku, do Kobryńa. Kobryń, dośrodkowanie na głowę Janickiego, no ale ten strzał mocno, mocno niecelny. Przepraszam, to nie Janicki, to Zych uderzał prawą stronę boiska w ekipie Sandecji. Co? I tu będzie 2-0. Makuch szarżuje, jeszcze strzał wzdłuż bramki, ale jest pozycja spalona. Sędzia cofa grę na 11 metr. Znowu Kobryń, pokazuje się Zych do gry, nie, ale jednak nie taki był wybór Kobrynia. Ustawił piłkę Szowsiciowi, a ten tak troszeczkę nieodpowiedzialnie ją zagrał. Janicki strzał z daleka, ale Narcik z kłopotami, ale jednak broni to uderzenie. Dzisiaj grający na skrzydłach, przygotowani do wykonywania z tego fragmentu gry. Ostatecznie Janicki, dośrodkowanie, jeszcze strzał z linii pola karnego. Dominguez. Dobre podanie, szansa dla Makucha na drugiego gola i co jest bramka! Gol na 2-0 dla Miedzi Legnica i znowu Patryk Makuch skuteczny w tym meczu. Ale to naprawdę była znowu bardzo dobra akcja Miedzi Legnica, mówię znowu, bo odnoszę się do pierwszej bramki. No i tu Mak z zimną krwią mija bramkarza, a potem pewny strzał lewą nogą do pustej bramki. Jak najmniejszej liczby podań, natomiast jak najbardziej przenoszącej grę jego zespołu do przodu. Takie uderzenie z linii końcowej boiska, no ale oczywiście to nie mogło... O, jeszcze jakieś sprawdzenie VAR-e. Tak jest, będzie sędzia główny, pan Wojciech Myć, ale co Wojciech Myć sprawdza na warze, to na razie nie wiem. Wojciech Myć pokazuje, że jest rzut karny. Jest gwizdek arbitra, Walski, strzał i gol i mamy 1 Sandecja, 2 Miedź. Że prawdopodobnie właśnie któryś z obrońców Miedzi musiał zagrać ręką piłkę, bo nie widzieliśmy tam żadnego faulu, przynajmniej sobie tego nie przypominam. Akcja gospodarzy, ale to dośrodkowanie nie było za dobre, także niedobra interwencja obrońcy. Jeszcze jeden strzał, ale zablokowany. I jeszcze jedno uderzenie, ale obok bramki uderzał ostatecznie
Walski. Moment chaosu przed polem karnym Miedzi, szansa na uderzenie, ale jednak ten strzał okazał się za słaby. Szczepanek do boku, tutaj został Rudol po tym wrzuceniu piłki z autu, jeszcze strzał, ale ponad poprzeczką w tej sytuacji uderzał Peter Buczko. Ale tych trzech punktów jeszcze cały czas nie ma, jeszcze trzeba tutaj wytrzymać do końca, przytrzymać piłkę najlepiej pod bramką, Rywalia jeszcze najlepiej to strzeli trzeciego gola i było blisko, ale jednak gdzieś tam futbolówka od słupka i wychodzi za bramkę. Dobrze z jego punktu widzenia to wszystko się skończyło, dobrze wyszło. Trąd z rzutu rożnego. Rzut karny. Rzut karny za zagranie piłki ręką, a naprzeciwko niego doświadczony 33-letni Dawid Pieczkiewicz. Miuskowicz i co jest? 3-3 w bramce Sandecji. Nowy Sącz, Miedź się prowadzi 3-1 po pewnie wykorzystanej 11 przez kapitana drużyny. No i można powiedzieć, że już sobie tego zwycięstwa nie da dzisiaj wydrzeć.